Coś się kończy, coś się zaczyna. Odejścia z 343 Industries są faktem. THQ Nordic zakłada nowe studio, a mobilne Call of Duty zarobiło w poprzednim roku ponad miliard zielonych. To i więcej w dzisiejszym niecodzienniku Okiem Deva. Zapraszam. Witam wszystkich w najnowszym niecodzienniku. Nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W tym cyklu skupiamy się na wiadomościach związanych z grami, a było gęsto przez ostatnie dni. Mieliśmy stream Nintendo Direct, Sony State of Play i Microsoft Idea at Box, Xbox, które opiszę osobno. A kolejne wydarzenia nadchodzą, gdyż Tokyo Game Show nabiera rozpędu. Dobijamy do 350, a w zasadzie przebiliśmy 350 subskrypcji na moim kanale, za co bardzo dziękuję i przypominam, że 20 września na kanale będzie livestream Ask Me Anything, gdzie będę odpowiadał na pytania zadane pod wszystkimi filmikami z tego miesiąca oraz mediów społecznościowych, a także te, które będą zadawane na żywo. Także zapraszam serdecznie, jeszcze raz 20 września 18. A teraz przejdźmy do newsów. W pierwszej kolejności Bonnie Ross, czyli współzałożycielka 343 Industries, aktualnego dewelopera marki Halo, odchodzi z firmy ze względu na problemy zdrowotne w rodzinie. Na Twitterze napisała, iż planowała zostać w firmie do zimowej aktualizacji gry, ale ze względu na problemy w rodzinie musi odejść wcześniej. Ponadto Ross opuszcza swoje stanowisko w Microsoftie, a zastąpi ją szef produkcji Pierre Hinze. Ewidentnie rola Bonnie Ross była istotna i szeroko zakrojona, gdyż dodatkowo utworzono dwa stanowiska. Szef ogólny franczyzy oraz szef operacyjny i biznesowy. Stanowiska zajmowane są odpowiednio teraz przez Brian Okowski i Elizabeth Van Wyk. Gdyby nie wspomnienie, że Ross planowała tak czy tak odejść z firmy, to może to by nie wstrząsnęło branżą tak bardzo, ale widać, że firma miała jakieś plany na zmiany personalne i tutaj trochę się nie dziwię, bo seria Halo bardzo mocno nie domaga. Halo 5 i Infinite ma ciągły problem z dostarczaniem zawartości i dotrzymaniem terminów. Brakuje obiecanych trybów, z niektórych w ogóle rezygnują, także problemów tam nie brakuje, więc być może to planowane odejście miało z tym wszystkim związek. Tak samo związek z tym najprawdopodobniej miał kolejny news, czyli właśnie odejście głównego inżyniera zespołu, czyli Davida Bergera. Pracował w firmie od 2008 roku i prowadził studio przez development Halo 4, 5 i Infinite. Poza tymi dwoma odejściami, plotki głoszą o przetasowaniu wielu posad liderskich w związku z problemami z rozwojem gier właśnie z serii Halo. No i tutaj to jest chyba dość taka naturalna praktyka, że no, ryba psuje się od głowy, więc trzeba najpierw, jeżeli coś nie działa, to zweryfikować, czy przypadkiem osoby, które są na stanowiskach liderskich, popełniają błędy, podejmują złe decyzje, więc najprawdopodobniej efektem tego wszystkiego i tej analizy będzie właśnie seria personalnych przetasowań. Następny news to THQ Nordic zakłada nowe studio. Nazywa się Campfire Cabal, skupia się na narracyjnych RPG-ach. Firma będzie miała bazę w Kopenhadze, a prowadzić ją będzie Jonas Waver. Firma zebrała weteranów ze studiów pracujących m.in. nad Expeditions Rome, Hitman czy Hunt Showdown. I dyrektorką artystyczną będzie Caroline Fengel, a technicznym Nils Ivar Holtar. To jest ekipa całkiem solidna z samych nazwisk, które tutaj wymieniłem, natomiast trzeba jeszcze wspomnieć, że właśnie skoro zebrali ekipę weteranów z gier, które tutaj wspomniałem, czyli Hitman, czyli Hunt Showdown, to można zakładać, że mamy tam solidny zespół rzeźników. Zależy jeszcze, czy oni współpracowali ze sobą, czy nie, bo no cóż, nie robi się gier samemu teraz, tylko w zespole, więc to, że mamy doświadczonych pracowników, to jest jedno, ale trzeba jeszcze mieć dobrze zgrany zespół, więc mam nadzieję, że tutaj dadzą radę i zaprezentują nam za niedługo jakiś solidny tytuł. Kolejny news to zarobki mobilnej wersji Call of Duty. Call of Duty Mobile zarobiło ponad miliard dolarów tylko w 2021 roku oraz naliczyło ponad 650 milionów pobrań. Efekt współpracy Activision i Tencent, a raczej jego podwykonawcy AppMagic,
najwięcej przychodu wygenerował w USA, gdzie gracze wydali ponad 554 miliony dolarów, znacznie mniej w Japonii, 138 milionów dolarów. Na trzecim miejscu pracują się Niemcy z 32 milionami dolarów przychodu. Proporcje systemów iOS-a względem Androida to jest 60% dla iOS-a, 40% dla Androida, więc w miarę wyrównane mimo wszystko. To wszystko pokazuje potencjał finansowy właśnie mobilnych gier. Może nam się to podobać bądź nie, no ale cóż, no gracze głosują portfelami, tak? Więc skoro opłaca się wydawcom, to możemy liczyć na coraz więcej mobilnych wersji właśnie znanych marek. I ostatnią taką ciekawostką, jest dodatek do Xbox App na PC-ta. Zyskała nową funkcjonalność. Microsoft dogadał się z serwisem How Long to Beat, który opisuje za pomocą kilku kryteriów, jak dużo trzeba czasu, żeby przejść daną grę. I na stronie tytułowej gry teraz pokazuje się, ile czasu zajmuje przejście danego tytułu w tych ich standardowych kategoriach, czyli Main Story, Main Plus Extras, Completionist i średnio ze wszystkich, czyli All Styles. Jest to bardzo ciekawa, dobra opcja moim zdaniem, gdyż w dzisiejszych czasach mamy coraz mniej czasu na granie i często boimy się jakby podejmować jakiegoś konkretnego tytułu, bo nie wiemy, czy go skończymy, a zazwyczaj człowiek ma potrzebę jednak dokończyć jakiś tytuł, przejść od początku do końca, mimo że statystycznie teraz gracz dosłownie tylko ułamek kończy tytuł, a jeszcze wręcz promil robi kompletny zestaw wyzwań, także tutaj dzięki temu właśnie serwisowi, dzięki tej informacji możemy spokojnie względem naszego budżetu czasowego podjąć się danej gry bądź nie. Także jak dla mnie to jest bardzo dobra opcja. I to wszystko w tym wydaniu niecodziennika. Jeżeli podobają Wam się moje materiały, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i komentujcie. Wbijajcie też na moją stronę okiemdeva.pl, gdzie znajdziecie artykuły, nagrania i podcasty. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Miłego dnia lub wieczoru. Oraz zachęcam do spojrzenia na gry okiem deva.